Polsce każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera kilkadziesiąt osób, a kilka razy więcej ulega zatruciu i wymaga hospitalizacji. Przeważająca większość wypadków śmiertelnych spowodowanych zatruciem tlenkiem węgla zdarza się pomiędzy 1 listopada a 31 marca. W tym czasie Straż Pożarna utrzymuje największą ilość zgłoszeń związanych z ulatniającym się tlenkiem węgla, nieszczelnymi przewodami kominowymi czy zatkanymi kratkami wentylacyjnymi. Jeżeli chodzi o tlenek węgla, to zwany też cichym zabójcą, też nie bez przyczyny, ponieważ jest to bezwonny i bezbarwny gaz, który powstaje w wyniku niepełnego procesu spalania. Strażacy wałbrzyscy również borykają się z tym problemem, zwłaszcza w okresie grzewczym. My tutaj wzmożoną ilość tych interwencji odnotowujemy właśnie na przełomie listopada i marca. To jest ten okres, który tutaj szczególnie strażacy wyjeżdżają do tego typu zdarzeń. Generalnie w Wałbrzychu jest tych interwencji dosyć sporo. Ubiegły rok był, nawet powiem szczerze, bardzo tragiczny, jeżeli chodzi o tlenek węgla, bo odnotowaliśmy tutaj osoby śmiertelne i nie pamiętam takiego roku, jeżeli chodzi o tutaj Wałbrzyską Straż Pożarną, gdzie doszło do ofiar śmiertelnych w wyniku właśnie zatrucia tlenkiem węgla. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu poprzez układ oddechowy i stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Dużo błędów związanych z sami mieszkańcy popełniają, ponieważ to ogniwo głównie zaczyna się od samej naszej świadomości i postępowania zgodnie z przepisami, zgodnie z warunkami, jakie należy spełnić, żeby ustrzec się właśnie tych awaryjnych sytuacji, gdzie dochodzi do uwolnienia się tego tlenku węgla, czyli nadmierne uszczelnianie mieszkania, czyli zatykanie kratek wentylacyjnych, niestosowanie odpowiednich instalacji wentylacyjnych, unikanie na przykład wstawiania kratek wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych, nieprzeglądanie stanu technicznego urządzeń grzewczych na paliwo stałe, gazowe czy ciekłe. No to dochodzi później do takich sytuacji właśnie, gdzie ten tlenek węgla powstaje. No i niestety jeździmy do takich sytuacji, gdzie albo sami lokatorzy wzywają nas, lub też już pogotowie, które na miejscu tam podjęło swoje czynności związane z udzieleniem pomocy, ale mają podejrzenie, że to jest właśnie tlenek węgla i strażacy tam również jadą, robią pomiary i stwierdzają przyczynę tego zdarzenia, czyli miejsce, gdzie uwolnił się ten tlenek węgla. No i w dalszej części te nasze działania polegają na wyeliminowaniu poprzez wyłączenie z eksploatacji takiego urządzenia grzewczego. Protokolarnie przekazujemy tutaj z zaleceniami lokatorom, co należy zrobić po naszej interwencji, żeby już się ustrzec później tych sytuacji niepożądanych. Przez cały rok strażacy apelują o zachowanie czujności i ostrożności. Ludzkie tragedie są często konsekwencją niewiedzy, a wystarczy tak niewiele, aby czuć się bezpiecznie w swoim mieszkaniu czy domu, bo sposoby na uniknięcie zatrucia tlenkiem węgla są bardzo proste. Wystarczy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Należy też pamiętać, że oprócz utrzymania właściwego stanu technicznego samych urządzeń, należy w odpowiedni sposób utrzymywać przewody dymowe, czyli tam, gdzie te spaliny są odprowadzane, muszą być one drożne, czyszczone, żeby właśnie swobodnie te gazy spalinowe były odprowadzane i nie narażały nas na niebezpieczeństwo. Również przegląd instalacji wentylacyjnej. W trosce o własne bezpieczeństwo warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń. Decydując się na zakup, pamiętajmy jednak, aby wybrać te z atestem.